Siema, dzisiaj zajmę się już ostatnią z części kultowej trylogii, czyli Mass Effect 3 w wersji legendarnej. Ostatnia część wypada najlepiej z całej serii, co nie powinno nikogo dziwić. Fabuła idealnie się domyka, a twoje decyzje i twoje wybory, nawet te z jedynki, mają finał w ostatniej części. Ogrywając drugi raz trylogii i podejmując inne decyzje, gra toczy się innym torem. Może nie o 180 stopni, ale nasze wybory mają konsekwencje. Mało tego, twórcy gry, czyli BioWare, udało się zrobić grę, w której faktycznie czujemy się, jakby to właśnie od nas zależały losy całej galaktyki. Zaciekawiłem was? No to lecimy dalej. Fabuła mknie jak Geralt na płotce, tylko że w tym przypadku nie ma przeszkód nie do ominięcia. A jak już jesteśmy przy fabule, to cała historia space opery wypada w tym przypadku rewelacyjnie. Wszystko ze sobą się zazębia, a mając legendarną edycję, dobrze jest ogrywać całą trylogię za jednym strzałem. Mamy jeszcze dodatki do gry. Jak już wspominałem we wcześniejszych materiałach, do pierwszej części mamy biedę. Tylko jedno DLC, czytaj jedną misję. W dwójce jest dużo lepiej. Dodatkowe misje, dodatkowo latający pojazd i historia całkiem. Natomiast przy trójce studio dało nam naprawdę dobre dodatki, a trzeci z nich to jedno z najlepszych DLC, jakie kiedykolwiek grałem. Zdradzę wam tylko, że zostajemy w nim wysłani na przymusowy urlop, co do końca nim nie jest, ale bez spoilerów. Przede wszystkim zżywamy się jeszcze bardziej z naszą ekipą, czyli spotykamy członków naszej załogi, a jak będzie liczna, to już zależy tylko od nas. Mamy dużo śmiesznych dialogów i przede wszystkim ciekawy twist całego dodatku. Natomiast każdy z tych dodatków to mini kampania, a jak jest już w zestawie, no to szkoda nie zagrać. Co do gameplayu, to model strzelania, jak i używania mocy wypada naprawdę bardzo dobrze, choć denerwował mnie brak możliwości schowania broni, więc chodząc po lokacjach cały czas widzimy naszego gnata. Zarządzanie naszą drużyną nie wymaga niańczenia ich, sami o siebie potrafią zadbać, a to duży plus. Dzięki Bogu usunięto jazdę mako po planetach, jak i skanowanie planet w poszukiwaniu surowców. Wyrzucam sondę. Co moim zdaniem wypadło świetnie, bo tylko mały ułamek ludzi był tego fanem. W ich miejsce mamy skanowanie galaktyk, a dokładniej planet z poziomu miniaturki naszego statku, co jest okej, patrząc na to, że za rogiem czeka na nas nasz wróg, żniwiarz. Minigra daje mały dreszczyk emocji poprzez uciekanie, więc skanowanie jest, ale w uproszczonej i moim zdaniem lepszej formie. Co do polskiej wersji językowej, są tylko polskie napisy. Inni będą zachwyceni, inni mniej, no to akurat kwestia gustu. Jedynka była świetnie zdubbingowana, no dwójka niekoniecznie, a że Polaczki marudzili, to nie dla psa kiełbasa i jesteśmy skazani w trójce na język angielski, przynajmniej w mowie. W mojej skromnej opinii no to trochę słabo, bo grając w wersję legendarną ogrywa się wszystko, zaczynając od pierwszej części, a co za tym idzie, za każdym razem mamy inny głos Sheparda, no trochę lipa. Bardzo dużo osób narzekało na Mass Effect Andromedę, a dokładniej o martwe oczy. Moim zdaniem to, co się dzieje tutaj, jest dużo gorsze. To wygląda strasznie. Możecie powiedzieć, o, że się czepiam i tak dalej, no bo to niby mały detal, ale w grze, gdzie 1/3 gry to cutscenki, a może nawet i więcej, no to jest problem, no bo cała imersja idzie na łeb, na szyję. Co mnie dziwi, to biedne sceny łóżkowe w całej trylogii. Nie to, że jest to dla mnie taki must have w grze, no bo bez tego to ja nie będę grać, ale dla porównania, możemy grać kobietą i być z kobietą, co działa też w drugą stronę, ale żeby pokazać to, co większość z nas facetów oczekuje, no to już fuj, no oczywiście pomijając kultowość tych całych zbliżeń. To tak jakby kupić Passata, ale nie w TDI, no niby można, ale po co? Niestety, czuć, że gra ma już swoje lata, może to nie gothic, ale mimo wszystko pierwsza część zestarzała się naprawdę okrutnie, a przyrównując to do trójki, no to już jest przepaść. Dużym, jeśli nie największym plusem hitu od BioWare jest właśnie fabuła i to jedna z lepszych, no bo osobiście to właśnie dla mnie się liczy najbardziej w grach. Pytanie, czy warto dzisiaj kupić Mass Effecta legendarną edycję? No to zależy, jak masz podstawowe części nawet bez dodatków, to ja bym sobie odpuścił, a tym bardziej z DLC. Zmiany najbardziej jest widać w części pierwszej, no co rzucę się na pierwszy rzut oka, no to lepsza grafika, 60 klatek, no i 4K, no czy poprawiony model strzelania. Dla samych dodatków też nie warto, mimo że są dobre. Ja kupiłem wersję na PC na Steamie w cenie około 270 zł w dniu premiery, ale teraz widzę, że jest promocja za coś około 200, a za cenę 3 gier i coś około 90-100 godzin gry, no to naprawdę dobry deal.
Polecam to raczej dla osób, które nie znają kultowej przygody Commander Shepard i którzy nie znają uczucia zażenowania, słysząc ten dźwięk. Wyrzucam sondę. Może i gra ma swoje minusy, no nawet więcej niż parę, ale one bledną przy tym, co Mass Effect może nam zaoferować. Jak już wspominałem w innym odcinku, tę historię po prostu trzeba znać. Jak nie grałeś, no to musisz zagrać, a jak grałeś lata temu i zapomniałeś, jak to jest dowodzić Normandią, no to musisz zagrać. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć! So, anyone want to talk about their people's history? No. So I'm the only one who misses when we used to chat in the elevators back on the Citadel? Yes. So disappointing.